Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Standardowe moje przywitanie. Jestem standardowo po nocy. Dzisiaj w ogóle nie spałem, więc jest masakra. Chciałbym nagrać dla was parę materiałów. I mamy tutaj trasę Ships Greyhard Tor D. Znana nam trasa, złomowisko. Startujemy z pierwszej pozycji, więc nie powinno być źle. Cztery okrążenia, pewnie tor niezbyt też za długi. Ciężarówka do szutru. Wziąłem sobie, którą mi się oczywiście lepiej jeździ na tym rodzaju nawierzchni. Po prostu przykopciłem. Dobra, więc przejemy. Niestety mam dość dużo obowiązków, znaczy dość dużo. Obowiązki takie, które nie mogę spać, bo niestety w nocy pracuję, a w dzień rano i po południu, no po południu, po 12 czy coś, odbieram młodszego brata ze szkoły, więc no niestety nie mogę sobie, znaczy mogę sobie pozwolić na jakieś parę godzin snu, 2-3, ale niestety dzisiaj nie mogłem usnąć. I więc teraz postanowiłem się wziąć w garść i nagrać coś dla was tutaj. Jakiś odcineczek z której, bo no jak wiemy, zbliżamy się ku końcowi gry. Nie wiem nawet po co mi to nitro tutaj, no ale dobra. Nie będę z niego raczej korzystał, bo tu nie ma, widzę, że tu się posypała, impreza była gruba. Ojej, co ja miałem mówić? No i stwierdziłem, że nagram materiał jakiś z truka, bo jak wiemy, zbliżamy się ku końcowi gry. Nowy rekord, fajnie więcej kasy wpadnie. No i tak niestety, no trzeba jakoś to wszystko pogodzić, niestety. Ale zakopcili. Jak widzicie, no ja tu jestem wytrzymały. Zresztą ja się dziwię, że w ogóle i tak daję sobie radę, pomimo tak wielu godzin bez snu. Ale dobra, zajmijmy się grą. Co tu jeszcze mogę o tej grze powiedzieć? Już zresztą nie wiem naprawdę co tu gadać, bo... O, widzieliście? Przechodni się ruszają. Wow, nie widziałem, jestem pod wrażeniem. Teraz dopiero, patrzcie, pod koniec gry pewna gra potrafi zyskać. Znaczy no pewnie to gdzieś było już zauważane, tylko że przeoczyłem to. Widzicie, za każde tego bicie tego no swojego rekordu, znaczy na wbicie nowego rekordu i pobicie swojego, dostajemy 500 tam. Nie wiem jaka tu jest waluta. Oj, mogę zmienić set ciężarówkę, ale dobra, damy sobie radę nią. Przecież ona jest taka dopakowana, 6 okrążeń. To chyba nie będzie zbyt długi, skoro tak dużo okrążeń, że się wszystko okaże. Poszedłem nieźle. Jak na tyle godzin bez snu, dobrze dobrze się czuję i w ogóle tutaj mam chęci do nagrywania. Zwłaszcza, że już widzę koniec gry. Jak widzę koniec gry, to są większe chęci do nagrywania. Ale dajemy radę, nie zwalniamy tempa. Lecimy sobie, pierwsze miejsce standardowo. Ostry zakręt, 90 stopni ponad. O kurde, za bardzo tu. Przykopciłem, za dużo gazu. Fuck! Widzicie, ten piasek naprawdę tutaj, piasek i trawa mogą nam sprawić trudności. Widzicie, jak ta ciężarówka zwalnia? Patrzcie, pokażę wam. Jak jesteśmy stratni, to widzimy przez ten piasek. To taki ładny skrót może być. W sumie no to jest dobre utrudnienie, bo no tak to byśmy ścinali te zakręty maksymalnie w niektórych momentach. Tu na danych odcinkach jakichś torów,
można by było naprawdę se zrobić niezłą przewagę. Więc to jest nawet dobre tutaj rozwiązanie. Niestety znowu przydupiłem, ale niestety no, trochę mnie to wkurza, że jak trochę drobnie nawet wyjedziemy, powinna być jakaś kara czasowa czy coś. Czy nawet takie spowolnienie jak gridzie, chociaż to nie jest też zbyt dobre rozwiązanie. Ale tu widzicie, lekko wyjedziemy kołami za tor. Już niestety no cała ciężarówka tutaj nam spowalnia się. O, widzicie. Bo specjalnie wam wierszam, żebyście zobaczyli, jak hamuje nasza ciężarówka. Dobra, ale skupmy się. Naprawdę no, nie mogę sobie przeżyć. No, trochę nudno tutaj jest z tymi, no. Patrz, cały czas na drifcie. To jakbym jechał na nożnym. Jeszcze gorzej hamuje. Nożny lepiej hamuje. I go, power. Lecimy. Dobra, gazu. O, może być pięknie, jednak nie. Jednak nie było pięknie. Pięknie, aż dupa mięknie. Widzę, że już doganiamy naszych tutaj... naszą konkurencję. Naszych przeciwników. Dobra, wygrzejemy. Piąte okrążenie, przedostatnie. O, rekord pobity, więc kaska będzie, chociaż ja już z tą kasą nie mam co robić. Naprawdę. No bo jedynie co mogę kupić ciężarówki te gorsze, słabsze i je podtuningować. No widzicie, nasze chyba przeciwników tu też trochę spowalnia, chociaż nie tak jak nas, mi się wydaje. Nas bardziej tutaj spowalnia niż ich. Patrzcie, jak nie odeszli. O ja pierdolę, co tu się dzieje? Właśnie te chmury dymu widzicie, co powodują. Ja nie zauważyłem w ogóle, co się tutaj dzieje na trasie. Zostały być dla mnie widoczne te zakręty. Kopci się kurwa jak lokomotywa. Volkswagen, Das Auto. Ja pierdziełem na prosty odcinku się rozbiję. Co to kurwa się tutaj dzieje? Ja mnie zawadził, no. Ale rozpierdol tu się dzieje. Patrzcie, wjeżdżają na siebie bokiem. Kurwa, co to było? Ja pierdolę. Ale we mnie przydupił. Widzicie, co tu się dzieje naprawdę? Dobra, jakby to był tort z przeszkodami, czy coś, a kuźwa. Jadę nitro, kuźwa, bo jeszcze gdzie odbije i we mnie przy dupcy. A to może być niefajne. Patrzcie, jak kuźwa idzie. O nie! Nie dosłyszałem, jak ściana zarzegotała. Nieźle. Nie, naprawdę, jak tak wiecie, na tym nitrze też w zakręt wylecimy. Powiem wam, że szczerze, na tym nitrze to tak... Kuźwa, ciężko złapać, przyczepnąć. Jak padniemy w poślizg, to jest nieciekawie. No i pięknie, standardowo będzie pierwsze miejsce. Teraz bym musiał chyba kończyć na ostatnim miejscu. Jak widzicie, gra nie jest trudna, bo ja naprawdę tutaj momentami masakrycznie lamię. I jesteśmy już na niektórych poziomach trudnych, te wyścigi są. I naprawdę widzicie, ten poziom trudny tutaj wygląda, że ja potrafię ich przegonić jeszcze raz. Jarmak, tor C. Eliminacja chyba, 9 okrążeń? 9, tak. Dobra, jedziemy, ale będzie krótki tor. Więc znając życie, zaraz ich dogonię, aby się rozpierdolę.
Dobra. Już i tak nie jestem ostatni, to nie odpadnę. Chociaż mam wątpliwości. Dobra, jedziemy. Ale się tutaj porobiło. Wiem, dogonimy i zobaczycie. Jeszcze mi się tego wyścigu od nowa zaczynać, bo to jednak trochę tam już przejechaliśmy tych, znaczy no tego okrążenia, nie? A i tak bez problemu ich za tutaj dogonię. Widzicie, co tu się dzieje. No te chmury tutaj mi kurwa przeszkadzają. Już mam czwartą pozycję. Tu mi się ładnie nitro ładuje. Ja to też momentami jak oni jeszcze. To już pozycja pierwsza, musiałem już dopiero druga. Ładnie się bawimy. Widzicie, wszystkie części ciężarówki gubię. Ale też ciężko już, jak wpadniemy na tą bandę czy coś, to już ciężko ciężarówkę opanować. Albo na jakieś nierówności. Praktycznie jadę i odbijam się od ścian. Kuźwa. Co tu się dzieje? Słabo gdzieś ze mną. No, fajnie. Dobra, bo sytuacja nie wygląda za ciekawie. No, super. Elegancko. I nawet tutaj widzę, że nitro na mnie raczej nie pomaga. Dobra, jadę kij, jadę bez tego nitra, bo to z tym nitrem to tutaj naprawdę już masakra jeździć. Nitro to tylko jest dobre na proste odcinki. Widzicie, drobne jakieś nierówności, naprawdę ciężko się wykaraskać, bo moja ciężarówka, powiem wam, że uszkodzenia wpływają na prowadzenie. No co za kuźwa chuj. Mówcie, że trochę nie dogonię. Ale mu teraz co chwilę zderzak wjeżdża. A, widzicie, wyższyłem ze sprocy. No ale ten tutaj mnie zawadził, widzicie, poszedłem w bandę. No widzicie, co się kuźwa dzieje. Dobra, ale wyprzedziliśmy go, ale pierwszy gościu z pierwszego miejsca nam uciekł. Więc teraz my go gonimy. Ten gdzieś za mapą leży, pofrunął gdzieś. Pewnie nie może wyjechać, nie dziwię się. Tam to będzie teraz tak zapierdzielam. Widzę, że tu mi miota jak szatan. Szóste okrążenie zaczniemy. O, już doganiamy. Dość, nie przejmuj się, za odpadniesz. Bo rozpierdolisz się. Ja patrzę naprawdę na nich, żeby oni tutaj we mnie nie uderzyli, nie wjechali, bo to naprawdę tragedia. Jak ja uderzę jeszcze tak, już ciężarówkę mam zniszczoną, że ona się źle prowadzi, tak jak mówię, że uszkodzenia wpływają na no na model, znaczy no na model kierowania. Tutaj mamy czysto, wiecie, arcade'owy ten. No tutaj sterowania, o, tryb sterowania. Miałem to słowo na końcu języka, nie mogłem się wysłowić. Silne okrążenie oddzielne. Ale powiem wam, że te samochody naprawdę, samochody, ciężarówki potężne, które mają dużą wagę, tu się rozpierdoli. Stoi. Czuć je, po prostu czuć je. Czuć, że jedziemy ciężarówką, że nie jedziemy kartonowym pudełkiem. Ha! Hanka! Że naprawdę nie czujemy po prostu ciężar tej ciężarówki. Fajnie tutaj wydechy mamy, kurde, wyprowadzone i to są potężne wydechy. Tutaj.
Fajnie by było, jakby można było się, no jakbym tam przewagę wykręcił w poprzednich wyścigach, czy w następnych, stanąć i dałoby się obracać kamerę. Bardzo bym chciał sobie obejrzeć, jak tutaj wszystko realistycznie wygląda. Tutaj te ciężarówki naprawdę są ładnie, porządnie zbudowane. Powiem wam, tak na początku nie miałem chęci do nagrywania, ale oglądałem się trochę filmików na YouTubie i przekonałem się do tej gry trochę po tych filmikach. Ale nie żałuję, że dla was nakręciłem serię z tej gry. Świetnie się nawet bawiłem. Gra nawet tak źle nie chodzi, jak się spodziewałem. Co jest niestety winą mojej tutaj karty graficznej. Jedź, jedź. Wow. To ja go zniszczyłem. Dobra, no to dalej gazu. Już na metę i kończymy odcinek. Nitro pełne, nie wykorzystałem w ogóle. No nawet nie ma gdzie tutaj. Naprawdę, bo to tutaj ten dopalacz to zło. I dobra. No i to by było tyle na dzisiejszy odcinek, ale żeby się rozwalił. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.